Stanowcza reakcja szefa MSZ na śmierć polskiego żołnierza. Stanowcza reakcja szefa polskiej dyplomacji po śmierci polskiego żołnierza na granicy z Białorusią. Żądamy, aby władze Białorusi ustaliły tożsamość tego mordercy i wydały go polskim organom ścigania, oświadczył Radosław Sikorski. W czwartek 6 czerwca media obiegła tragiczna wiadomość. Tego dnia w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie zmarł żołnierz jednej brygady pancernej, który został ugodzony nożem przez imigranta na granicy z Białorusią. Informację o śmierci naszego żołnierza podało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Sikorski grzmi po śmierci polskiego żołnierza. Na te wydarzenia stanowczo zareagował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Pauza. To jest kompletnie nie do zaakceptowania, żeby kraj sąsiedzki tak zachowywał się w stosunku do swojego sąsiada. To już nie są pieszczoty, to jest twardy atak na Europę, stwierdził. Szef MSZ zapowiedział także, że jeszcze dziś na ręce białoruskiego Charge d'Affaires zostanie wręczona nota protestacyjna. Obiecuję państwu, że władze białoruskie poniosą za to konsekwencje, zadeklarował Sikorski. Apel szefa MSZ do władz Białorusi. Szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się ze stanowczym apelem do władz Białorusi. Żądamy, aby władze Białorusi ustaliły tożsamość tego mordercy i wydały go polskim organom ścigania, grzmiał Sikorski. Tragiczne w skutkach wydarzenie miało miejsce 28 maja. Migrant, który chciał nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi, ugodził żołnierza jednej brygady pancernej. Jak przypomina Onet, napastnik przełożył rękę przez szczeliny między przęsłami stalowej zapory i w ten sposób zadał cios w okolice żeber.